Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym z odcinków. No niestety na dworze nam pada deszczyk, więc pasuje wreszcie jakiś poradnik zrobić, więc nie uciekajcie, oglądajcie. Na podnośniku MRF 170 RCU, jeden z ostatnich. No niestety już takiego sprzętu nie kupicie, ale złożyć możecie. Zanim zaczniemy, parę słów wstępu, żebyście mi nie zbiczowali na początku za ten motor, więc mówię tak. Nie jest on umyty ze względu takiego, że nie mam na chwilę karchera. No nie mam, zepsuł się, będę musiał kupić jakiś nowy. Dlatego jest taki uwalony z błota i mam nadzieję, że za to mnie nie zbiczujecie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie likwidacja luzu na tylnym amortyzatorze. I słuchajcie mnie tutaj, amortyzatorze DNM. Nie wiem jak jest w tym amortyzatorze, jak jest RC, 140 RC, chyba jest troszeczkę inaczej rozwiązanie. Chodzi mi głównie o zlikwidowanie luzu na tulejce dolnej i na tulejce górnej w tym amortyzatorze. Po prostu jak macie motor na podnośniku, podchodzicie pod niego, chytacie za koło i jest coś takiego. Tym tutaj ogólnie nie mam waty w wydechu, więc to też będzie taki trochę niepokojący dźwięk, ale tym się nie przejmujcie. Tylko głównie chodzi o to, że jest luz. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale jest luz na dolnym, na pewno na dolnym łożysku i chyba troszeczkę jest na górnym łożysku luz. Kosztów dostawy w ogóle nie wliczam, więc za łożysko takiego amortyzatora macie takie jest łożysko, jest to łożysko ślizgowe. Ja je kupiłem na Allegro w cenie 2,50 za jedno łożysko. Kupiłem więcej sztuk, ponieważ przesyłka 20 zł. No i żeby nie płacić za tą przesyłkę, za dwa łożyska albo za jedno te 20 zł, to wziąłem od razu większą ilość tych łożysk. Samo łożysko wam nie wystarczy, potrzeba wam jeszcze przeważnie, chociaż nie zawsze się to psuje, o-ringi, które za niedługo wam też pokażę. O-ringi są w granicach 10 groszy, 5-10 groszy za jeden o-ring, więc tu też nie będzie problemu zbytniego. Chociaż jak nie jest ogólnie to tak strasznie uszkodzone, to te o-ringi jeszcze dają się założyć jeszcze raz. Lecz jak ktoś ma w okolicy gdzieś niedaleko jakiś sklepik, żeby takie o-ringi dostać, mi się wydaje, że najlepiej jest je tak samo wymienić od razu. Odniesiemy się jeszcze do poprzedniego odcinka z motorynki. Z ostatniego odcinka z motorynki, mianowicie gdzie zadałem wam pytanie, ile taka motorynka ma mocy. Dużo było odpowiedzi, naprawdę dużo, jak teraz widzicie po ekranie. Bardzo dużo osób się wypowiedziało i odpowiedź prawidłowa jest taka, że taka motorynka ma około 1,7 konia mocy. Około 1,7 konia. Chociaż jak ktoś tam odpowiedział 1,5, 1,8, bo było dużo takich odpowiedzi, uważam je za prawidłowe ze względu takiego, że to po przecinku jest ciężko tak dokładnie na hamowni zmierzyć. No i cóż, no i wszystkim, którzy zgadnęli, oczywiście bardzo gratuluję. Jesteście typowymi Polakami, którzy znają te stare sprzęty. Ile to kurde władało, jakimi kucykami. Mianowicie dawniej się na takich sprzętach upalało, teraz są sprzęty po 12, kurde, po 14 koni wielkości prawie, że motorynki i te sprzęty, no nie ukrywam, no na pewno będziecie mieć gorzej po prostu zacząć przygodę z motorami w porównaniu do nas, jak myśmy się uczyli na sprzętach jeździć, które władały taką kolosalną mocą. Chociaż nie ukrywam, że
Na pewno nie jedną osobę na tym kanale taki sprzęt przerzucił. Po szczale ze sprzęgła. Ojeju, to były czasy. Dobra, nie przedłużajmy, bo ostatnio się pewnie zauważyli, że bardzo długie odcinki u mnie są. Więc ustawiam kamerkę na statywie i przystępujemy do demontażu. I podążając za mną krok po kroku, będziecie w stanie zrobić to sami, nie dając kasy jakiemuś tam mechanikowi. Po prostu te pieniądze, które zaoszczędzicie, możecie wydać potem na jakiś tuning albo na dodatkowe jakieś części, które się wam zepsuły przy picie. Więc w skali roku na przykład, powiedzmy, albo ogólnej eksploatacji takiego pita, nie ukrywajmy, jesteście w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy, które możecie potem wydać. Dobra, jedziemy z tematem. Pierwsze, za co musimy się zabrać przy takim sprzęcie, niestety musimy ściągnąć siedzisko. Musicie mi wybaczyć, że jest niestety tak brudno. No ale tu macie śrubeczkę od spodu na krzyżaka. Ja przeważnie przykręcam to tylko i wyłącznie na tą śrubkę siedzisko, ponieważ bardzo dużo grzebię przy tych motorach. Nie, że go naprawiam, bo się nie psuje zbytnio, ale robię takich różnych modyfikacji, więc dla mnie jest to wygodniejsze. Ale dodatkowo jeszcze tu przeważnie macie dwie śrubki. Może dużo osób się z tym spotkało, że dźwiga siedzenie do góry i one nie chce wam zejść. Tu są dwa takie jeszcze haczyki, tak jakby, które wchodzą wam tu. Które wam wchodzą tutaj, jak te śrubki są dwie. I one właśnie zapobiegają temu, że jakby na przykład czasem wam się tutaj odkręciło to siedzisko, odkręciłoby się wam, to po prostu one zapobiegają temu, żeby po prostu to siedzisko nie wyskoczyło i nie zgubiliście na przykład, jakbyście jechali na zawodach na stojąco, żeby po prostu wam to siedzisko nie wyskoczyło, nie odpięło się, nie zgubiło się podczas zawodów. I przeważnie wystarczy tutaj nacisnąć palcem w taki sposób, albo po prostu śrubokrętem docisnąć po prostu ten plastik na troszeczkę do dołu i wtedy siedzisko wychodzi bez żadnego ale. U mnie niestety urąbały się te dwa zaczepy, więc u mnie to nie trzyma. I co polecam robić? Co polecam robić? Ja przynajmniej tak robię. Nie wiem, czy jak robicie wy, ale te śrubeczki na przykład od siedziska, czasami najlepiej sobie je powkręcać w siedzisko. Na przykład tego krzyżaka. Ja tak przynajmniej robię przeważnie. Jak motor na przykład rozbieram na dłużej albo coś, to robię coś takiego, że na przykład chycę tutaj na dwa zwoje. Te dwie śrubki od siedziska przykręcę sobie tutaj też na parę zwoi, żeby się tak trzymało. I ten element odkładam sobie na bok. Odkładam sobie go na bok. I śrubeczki wszystkie do siedziska mam skompletowane przy siedzisku. I potem nie mam problemu takiego, że mi się te śrubki gdzieś zgubiły. Ktoś przyszedł, gdzieś kopnął albo coś. W tym stylu. Następne, za co się musimy zabrać. Ja tu mam śrubę nieoryginalną, tą, bo niestety tamta była zerwana, przy tamtej miałem zerwany gwint. Poprzedni właściciel, nie wiem co tam robił, tak mocno dokręcił, że się zerwał gwint i musiałem wymienić. Tą śrubę mam nieoryginalną, tą, tutaj. I potem musimy niestety odkręcić tą śrubkę, tą główną i jedną śrubkę z tej strony i drugą śrubkę z drugiej strony stelaża, tutaj. Wydechu teoretycznie nie musimy odkręcać, bo powinien nam ten cały stelaż zjechać z plastikami, ze wszystkim, tak jak idzie do tyłu. Co do dostępności do tej śrubki, tu jest taka fajna sprawa, że bag ma teraz luz. Możecie sobie to dźwignąć tutaj do góry lekko i nie powinno wam tutaj przeszkadzać. Powinno być wystarczająco miejsca, żeby odkręcić tutaj tą śrubeczkę. Tak samo ewentualnie w RC-ku macie tutaj moduł zapłonowy, można go ściągnąć, bo nie pamiętam, czy tam to przeszkadzało, czy nie przeszkadzało. Zjechał nam calutki stelaż, niezbyt dużo roboty,
teraz wszystkie śrubeczki, któreśmy odkręcili, możemy przykręcić z powrotem do stelaża, żeby nam nie zginęły. W taki sposób, z powrotem do stelaża i te śrubeczki tak samo, z powrotem do stelaża. I taki ogon możemy sobie odłożyć na bok. Jak wygląda teraz MRF wieśniacko? Możecie to zobaczyć. Tak to się teraz prezentuje. Jak normalnie krosik bez stelaża. Nie? No i dobra. No i dobra. Amortyzator mamy tutaj już prawie że odkręcony. Teraz czym się musimy zająć? Trzeba odkręcić tutaj tą główną śrubkę. Jakie tu mamy klucze? Pewnie będzie 14, tak. 14, 12. Oczywiście całym się już ubrudził, no ale trudno. Najważniejsze, żeby zregenerować amortyzator. Ale coś mi nie chce wyjść. O, wyszedł. Mamy amortyzator. Mamy dobre światło. Regeneracja amortyzatora. Dobra. Jak już mamy ściągnięty amortyzator, możemy jeszcze sprawdzić luz na zahaczu. Gdzie u mnie po prostu podnosimy sobie do góry tak koło i próbujemy na boki kołem ruszać. U mnie w moim przypadku jest to zero luzu. W ogóle nawet nie drgnie. Tak samo do góry podnosząc amortyzator do góry, opuszczając, nie słyszę jakichś tam niepokojących chrupnięć albo szumów łożysk, bo tam są łożyska w środku. Aż mi tu obcierało, taki luz był tutaj. Tego w palcach się nie wyczuje, ale jest tu luz. Wydubujemy tu lejeczkę. Trzeba podwadzić ją z dwóch stron. Z jednej strony wyszło. Kurde, z tej strony coś siedzi twardo. Wyskoczyło. Cyk, cyk, o-ring. Drugi o-ring. Czyli tak, dwa o-ringi i dwie takie tulejeczki. Elegancko. Teraz trzeba wycisnąć w środku pełno błota. Teraz trzeba wycisnąć to łożysko. Na szybkości skonstruowałem coś takiego. Mianowicie nasadka 22, nasadka 15, przez to przechodzi śrubka 12 i no i dwa kluczyki oczywiście, żeby zablokować, skontrować i dokręcamy. Według mnie dokręcając będzie to działać jak prasa i po prostu wyciśniemy w stronę tutaj 22 nasadki ze środka to łożysko ślizgowe. Dobra, i kręcimy. I powinno się one ze środka teoretycznie przynajmniej wyprasować.
Dobra, wyszło stare łożysko. Rzeczywiście całe takie rozchwiane. Teraz wam pokażę nowe. Nowe, a stare. To ma taki luz też spory do przodu, do tyłu. O, taki. Do przodu, do tyłu. I góra, dół. A nowe łożysko. Minimalny, dosłownie minimalny luz przód, tył. I góra, dół też taki dosłownie minimalny. Nie jest tak, że jest tu naprawdę zero luzu, ale tragedii nie ma. Aha. I to łożysko też tu mi wpaduje. Też nie jest takie idealnie to wszystko. Dobra, musicie mi wybaczyć, żem tego nie nagrywał. Jak wciskałem tutaj ogólnie to łożysko i składałem to, ponieważ miałem tutaj gości w garażu i nie chciałem zbytnio nagrywać z nimi. Łożysko musiałem osadzić na tym kleju dwuskładnikowym. Tutaj mam urobione troszeczkę. Taki dwuskładnikowy do aluminium. Na tym łożyska podklejałem, w tym, w MRF-ie. Tu nawet będzie to widać. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Tutaj jest łożysko na tym podklejone. No i dużo rzeczy na tym kleju robię. To jest taki dwuskładnikowy, jak jest komponent A, komponent B. Kurde, jest tu pojemniczki mam. Pojemniczki mam już takie, kurde, uwalone, więc no nie odcyfruję dokładnie, jak to się nazywa. Pokazywałem to parę razy na filmiku. Ewentualnie, jak ktoś wie dokładnie, jak to się nazywa, ewentualnie może dodać link na dole pod filmem, w opisie, ewentualnie przypnę go, dopóki będzie aktywny. Do tego dwuskładnikowego reparaturki do aluminium, można powiedzieć. Cóż, dlaczego mi to łożysko tutaj tak, można powiedzieć, że wpadło do środka? Mierzyłem te łożyska stare i nowe, jest różnica 1/10. Tutaj jak mierzymy, to jest 21,9, 21,9, a to łożysko ma 22,1, coś takiego. No 0,2 jest różnicy między tym starym łożyskiem, chociaż to stare łożysko jest takie jakieś strasznie dziwne, takie poobijane jakby, strasznie jakieś kiepskiej jakości. Według mnie to ono się tak nie poniszczyło od tego. Nie poniszczyło się one na pewno w tej piaście aż tak. 0,1 różnicy jest między jednym, tym a tym. Ale to ewidentnie jest wywalone całe. To ma minimalny luza, to jest tak ewidentnie wywalone. Dobra, zregenerowałem sobie tutaj dół. Górę właśnie chyba nie będę na razie regenerował. Na razie sobie to zostawię tak, jak jest. Zobaczę, jak to będzie jeździć. Ja będzie się coś działo, bo ewidentnie miałem dolne łożysko rozwalone, wymienię je tylko. Górne łożysko na razie sobie zostawię, bo tutaj nic się nie działo. Nie widziałem tam zbytnio luzu. Ewentualnie zobaczymy. Wtedy dopiero. Dobra, ja to złożę. Założę tutaj z powrotem do amortyzatora. Znaczy do wahacza. Z powrotem się to założy. Ja tam oczywiście do środka nawaliłem pełno tawotu, żeby nie było z tym problemu potem, że coś mi się tam zapieka albo coś. Tawotu tam nie żałowałem. No i wtedy, jak jest nawalone dużo tawotu, to woda wam tam do środka nie wejdzie, bo nie będzie miejsca. Nie będzie miejsca na tą wodę w ogóle, więc też ze względu takiego tam jest to tak ładnie potraktowane. Pierwsze co? Musimy trafić wydechem. Pierwsze co, to wydechem trzeba trafić. Aha. Oj. Cyk.
teoretycznie byłoby łatwiej, abym wydech ściągnął, ale... Lenistwo! Lenistwo! Dobra, teraz zakładamy jedną śrubeczkę z tej strony. Cyk, nakrętka. Cyk, śrubeczka z drugiej strony. Ja tu mam troszeczkę to wszystko ponaciągane. Niestety. Za dużo gleb na tym motorze. Naciągałem cały stelaż z tyłu i się mi to troszeczkę wykrzywiało. Nie jest dosłownie wszystko idealnie w linii prostej, jak powinno być w nowym stelażu. Ale cóż, zdarza się. Dobra. I teraz trzeba tutaj przystąpić do celowania. Możemy sprawdzić, jaki teraz jest luz na wahaczu. Chociaż będzie troszeczkę, nie chcę za bardzo tak. Jest minimalny na dole, ale nie będę za bardzo tym czepał, dopóki mi nie zwiąże. Ten cały klej dwuskładnikowy. Chociaż i tak już jest o wiele, wiele, wiele lepiej. Dobra. Jest o wiele, wiele lepiej. Taki luz to już to jest w granicach tolerancji. W porównaniu do tego, co miałem wcześniej. Elegancko. Czyli tak, jeszcze się upewnić trzeba. Tam jest okręcone. Zakładamy siedzisko. Zlikwidowaliśmy luz w większości, no bo lekki będzie na pewno, delikatny zawsze będzie na tym łożysku za 2,50. Trzeba byłoby pewnie dać z 15 zł czy ile za łożysko, takie idealnie na wymiar. Ale ja i tak jestem zadowolony, bo jest wpierona różnicy w porównaniu z tym, co było, a teraz jaki jest luz. Minimalny. Dosłownie taki minimalny, to jest nic. I tak pewnie jak mi jeszcze ten klej tutaj zaschnie, to wtedy jeszcze ten luz będzie mniejszy. Cóż. Ja jestem przynajmniej zadowolony, nie wiem jak wy. Link do tych łożysk dam ogólnie na dole pod filmem. Jak znajdę ogólnie, bo ta aukcja co ja kupowałem już wygasła. Jak nie zapomnę, ewentualnie mi przypomnijcie w komentarzach. Ja bym zapomniał dodać link do tych łożysk, ewentualnie poszukam na Allegro. To będą takie ogólnie, nie mówię, że z tej strony musicie kupywać, tylko żebyście mieli poglądowo, jak te łożyska wyglądają i mniej więcej jak tam są z wymiarami. Dobra. Jak widzieliście też, to nie jest operacja zbyt trudna. Co ogólnie likwidacja tego luzu sprawia, no, że jest na pewno bardziej, lepiej się na tym picie jeździ, jak skaczecie czy coś, no, nie stuka wam te zawieszenie, nie ma takiego luzu, bo jak jest luz, no, po prostu jak jeździcie po jakichś nierównościach, takich na większych nierównościach, no to ewidentnie ten luz na tym tylnym amortyzatorze to słychać, że po prostu wam to tam klepie. Nie wytłumia to tak, jak powinno być. No, czyli tak jak mówiłem, no, zawsze minimalny luz będzie przez tą budowę tego łożyska, że to nie może być idealnie na styk, zawsze tam jakiś minimalny luz, dosłownie minimalny na tym łożysku będzie. Tego nie zlikwidujemy, lecz jak nawalimy tutaj tawotu i to wszystko, to to łożysko zawsze nam troszeczkę dłużej posłuży niż tutaj, jak widzicie, położę to. No. A nowe w ogóle praktycznie różnica jest. Górnego na razie nie wymieniałem. Ktoś pomyśli sobie, powie, a że jak już rozbierałem, to powinienem wymienić oba.
No niby tak, no ale u góry no, jeszcze nie wymagało to zbytnio wymiany. Nie wymagało zbytnio wymiany, a wymiana nie jest zbyt problematyczna. Według mnie jest to około, jakbym nie nagrywał, zrobiłbym to w ciągu jakichś 5-10 minut, więc dla mnie to jest chwila, moment, nie? Uruchomiłbym ewentualnie pneumatyka i odkręcił, swalił stelaż, odkręcił amortyzator od góry. Nawet nie musiałbym wtedy nawet ściągać amortyzatora całkowicie, żeby górne łożysko momentalnie wymienić. Dla mnie to jest około 5-10 minut rozłożenie, złożenie. No i mi się wydaje, że dlatego właśnie, że tak długo to nie schodzi. Wymiana jednego łożyska mi tutaj wystarczy, tego uszkodzonego. Uszkodzi się następne górne albo coś, no to wymienię ewentualnie wtedy. Ewentualnie jakbym pita sprzedawał, no to dla pewności jeszcze przeglądnę tutaj to wszystko i wymieniłbym ewentualnie wtedy już dwa, oba. Cóż, miał być dzisiaj odcinek z jazdy, no ale leje cały dzień, dosłownie cały dzień napierdziela deszczem. No i nie da się jeździć. No da się w deszczu, ale nie chciałbym się załatwić w okresie urlopu, tak można to powiedzieć. W okresie urlopu nie chciałbym załatwić się, chorować. Cóż, no cóż, no to tyle. No tutaj motorek, skuterek, to nie ja robię, jakby co robi go braciak, żebyście mi też tam nie wypisywali, że co ja przy nim robię. No jakby co braciak go robi, tam jakiemuś ziomkowi pomaga. Dobra, tyle, więc na razie, do usłyszenia, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!